Projekt Akademii Aktywnego Seniora 60+, zrzeszający głównie seniorów z redoutów, zakończył się w zeszłym roku. Koniec projektu nie oznacza jednak końca działalności seniorów. Ci stworzyli nieformalną grupę, w której nadal kontynuują działania projektowe. Nie brakuje im chęci, zapału i głowy pełnej pomysłów. Jedyne, czego im brakuje, to własnego lokum. Dlatego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, udowodnić, że robota im nie straszna i samodzielnie wyremontować dla siebie lokal, który będzie drugim domem. Prace idą pełną parą. No, trzeba to wszystko odnowić, bo to były stare ściany, to wszystko zakurzone. Trzeba było zrobić porządek z tym wszystkim. W ruch poszły szpachelki, pędzle i miotły. Teraz tutaj te tynki się położyło, a jeszcze trzeba ich pomalować. Roboty jest jeszcze sporo, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku. Seniorzy, którzy brali udział w Redoutowskiej Akademii Aktywnego Seniora, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zamiast tułać się po kawiarniach, placówkach oświatowych czy domach kultury, stworzyć miejsce, w którym będą mogli wspólnie spędzać czas. Wynajęli lokal i teraz wspólnymi siłami wzięli się za jego generalny remont. No robimy się sami, bo kto nam to zrobi? Nie mamy ani telefon duży, żeby my jakąś firmę zamawiali, także chcemy to do siebie, robimy sami. Nie? Chcą stworzyć drugi dom. Wybrali już kolor ścian, myślą też o urządzeniu pomieszczeń. Pozyskaliśmy używane meble, więc no musimy z tego stworzyć coś, żeby było fajnie, nie? Jakieś stare biurka będziemy malować. Mają nie tylko pomysł na to, jak zagospodarować przestrzeń, ale też na to, jak zagospodarować czas. Zależało mi właśnie bardzo takich wolontariat jakiś wprowadzić dla tych osób, co by chcieli pomagać też właśnie innym. No i masa takich ciekawych zajęć, jakieś spotkania z fajnymi osobami, jakieś właśnie takie artystyczne, plastyczne rzeczy. No marzyłoby się jakieś takie taneczne też, żeby coś tak spotkać, potańczyć. No, będzie też i piec, kuchnia, będziemy ciasteczka piec, tak rodzinnie. Chciałabym to właśnie bardzo udomowić, żeby tak było przyjemnie, jak w domu. Póki co jest kurz i jeszcze sporo roboty do wykonania, ale jak w domu, ma tutaj być już po świętach.